Witam Was serdecznie. Podjechałam tu do kliniki, klinika doktora Szczyta. Tych klinik jest kilka. Wystrój mają, zależy jaki budynek został kupiony, żeby tą... Ja Wam tutaj nagrywam specjalnie, nie załączyłam filmiku, tylko nagrywam telefonem z komputera, dlatego że chciałam załączyć zdjęcia później z wewnątrz i niestety zdjęcia okazały się za duże i nie mogłam włożyć miniaturki, a nie miałam pojęcia jak zrobić z tego zdjęcia miniaturkę, jak go zmniejszyć. Wyskoczyło mi, że jest za dużo ma tam tych, jest po prostu zdjęcie za duże. Doktor Szczyt, Szyld i wejście i będę Wam po prostu pokazywać zdjęcia. Będę klikać i pojedziemy do Warszawy przez Rzym. Chcecie jechać ze mną do Warszawy przez Rzym? To zapraszam Was serdecznie. Pojedziemy do Warszawy przez Rzym. I proszę bardzo, pierwsze zdjęcie. Pierwsze zdjęcie. Pierwsze zdjęcie. Proszę. O, ostrość słaba, zaraz klikniemy, żeby się ostrość wyostrzyła. O, chyba będzie jakoś lepiej. To jest pierwsze zdjęcie. Tutaj weszliśmy do kliniki. Są foteliki, stoliki, kanapa i po lewo jest recepcja. Można się pani zabiera wam ubranka do szafy, więc można się swobodnie rozebrać. To już jest zdjęcie. Zdjęcie w gabinecie. Potem jeszcze załączę, znaczy nie załączę, nagram Wam po prostu ten filmik z komputera, taki króciutki filmik w gabinecie, zanim Pan doktor jeszcze go nie było, jeszcze nie przyszedł. I to jest zdjęcie właśnie już z gabinetu, czekamy na Pana doktora. I kolejne zdjęcie też właśnie z gabinetu. Pan doktor zaraz się zjawi. Na stole stoi żel, można sobie zdezynfekować ręce. I tu kolejne zdjęcie. I jeszcze taki właśnie mały filmik. Tu mogę Wam przybliżyć. Zobaczycie sobie tutaj takie różne silikonowe wkłady do powiększania biustu. Proszę, możecie sobie tutaj zobaczyć, jak one wyglądają. I zaraz przejdziemy, jeszcze będę miała tutaj, a to jeszcze jest hall, proszę bardzo, tak jak mówiłam, kanapa, stoliki, szafa, tak jak wszędzie dookoła, na każdym rogu, przy wejściu, przy drzwiach do gabinetu, z gabinetu, w gabinecie, wszędzie żele dezynfekujące, mierzą temperaturę przy wejściu, że temperatura jest mierzona, żeby osoby z wyższą temperaturą, jakimś zagrożeniem nie wchodziły. I zaraz Wam jeszcze tutaj włączę ten filmik. Już go klikam. Proszę bardzo. Już jestem. Tak, proszę, filmik. Oj, czekajcie, ustawię sobie rękę. Jeszcze raz Wam go włączę, bo tu jeździłam oczywiście, żeby zobaczyć, gdzie jest... Jest. Klik. Proszę. Zanim Pan doktor jeszcze przyszedł. No i tak wyglądała wizyta. Tu jeszcze mogę Wam cofnąć te zdjęcia. Zdjęcia właśnie z holu, przy samym wejściu. Tak się prezentuje hol. Dużo się dowiedziałam, słuchajcie, dużo mam pewne nową sugestię otrzymałam. Kto wie, czy jeszcze nie będę miała wizyty jeszcze z innym lekarzem, bo to był pan doktor, był lekarzem, doktorem chirurgii plastycznej. Natomiast ja jeszcze będę rozmawiała z lekarzem, doktorem, onkologiem chirurgii plastycznej, który ma właśnie specjalizację, jest onkologiem. Chirurgiem medycyny plastycznej i w dziedzinie właśnie onkologii.
Kto wie, czy nie będę jeszcze jechała do innego miasta, może w ogóle zostanę przeniesiona, będę w ogóle wszystko się będzie odbywać w innej klinice, zobaczymy. To wszystko Wam powiem. Na razie były dyskusje, rozmowy. Jeszcze będę dzwoniła, dostałam namiary, dostałam no, z uprzejmości jakiejś wyjątkowej bezpośredni kontakt i będę rozmawiała jeszcze z innymi osobami i zobaczymy, co tam się jeszcze urodzi, co tam się jeszcze, słuchajcie, urodzi. Co tam się jeszcze urodzi. Na razie to byłoby na tyle. Tutaj w holu zdejmujecie ubranie, mierzą Wam temperaturę, macie żel, możecie zdjąć rękawiczki, wyżelować ręce albo nie zdejmować rękawiczek, możecie, ale lepiej jest zdejmować rękawiczki, myć ręce niż te rękawiczki, to przenoszą najwięcej zarazków. I zobaczycie, co będzie, jak będę miała więcej konkretnych informacji, to będę sobie z Wami tutaj jeszcze dzielić się tym wszystkim. Tu słuchajcie, przez Warszawę do Rzymu jakoś dojechaliśmy, przez Rzym do Warszawy, przepraszam, przez Rzym do Warszawy dookoła przyjechaliśmy i jakoś mi się udało zrobić tutaj, załączyć Wam te kilka zdjęć i na tym się z Wami żegnam. Będę miała więcej informacji, to Was zrobię nowy filmik, podzielę się z Wami, a na tę chwilkę powiem Wam, że mam tutaj jeszcze pewną iskierkę nową, nowe pomysły, nowa nadzieja, nowe rozwiązania, więc bardzo nawet się z tego cieszę. I na razie żegnam Was, do zobaczenia, do usłyszenia.